Cześć, dzień dobry, słyszymy się w kolejnym odcinku i mam do was prośbę. Wrzucajcie swoje rzeczy, które macie w umowach, żebyśmy tutaj stworzyli takie kompendium wiedzy dla osób, które na przykład mają już jakąś umowę, ale nie do końca wiedzą, po co im to jest w tej umowie, albo chcą skonstruować w oparciu o doświadczenia innych kolegów. Nie chowajmy tego tylko dla siebie, a wszystkim tym, którzy... Iże, idź sobie do prawnika, ale prawnik ci skonstruuje. Ty chcesz zarabiać dużo pieniędzy, a nie chcesz wydać na prawnika? Nie tutaj, nie dzisiaj. Darujmy sobie, zapraszam, lecimy z mięsiwem. Z mojej strony wrzucam zakres świadczeń i to jest bardzo istotne, ponieważ spotykałem się z takimi ludźmi, którzy wpisują na przykład preprodukcja. Co to jest preprodukcja? W umowie warto jest zapisywać konkretnie, czyli będę zajmował się tym, tym, tym i tym, w tym dniu i w zakresie później dni od do. To są bardzo ważne kwestie, żeby później ktoś wam nie zarzucił, że na przykład czegoś, że mieliście coś zrobić, a tego nie zrobiliście. Jakby nie było, umowa jest dla nas takim czarnym scenariuszem i zabezpieczamy się na ten czarny scenariusz i na pewno warto jest tam wypisywać wszystko. Polecam taką metodę karteczki i podzielenia sobie jej na trzy jakby takie kolumny: preprodukcja, produkcja i postprodukcja, jeżeli was to dotyczy, i wypisywać sobie po myślnikach jakby zakresy świadczeń, które będziecie wykonywać, albo ogólnie, i później brać sobie po kolei z każdej tabelki to, co dla danego klienta robicie, albo dla konkretnego jakby zlecenia jakby wpiszecie sobie według tego schematu. Polecam serdecznie, Szymon H. Dane osobowe firmy, słuchajcie, ja jestem po jednej windykacji, przez ponad 4 miesiące nie umiałem doprosić się o pieniądze, musiałem oddać już oczywiście w naszym totalnie absurdalnym państwie za tą fakturę, która nie została opłacona, podatki odprowadzić i tak dalej, windykacja w naszym kraju nie istnieje i jest ona po prostu na absurdalnie żenującym poziomie przez to, że jakie mamy prawo u nas i ochronę naszego przepływu finansowego. No chyba, że jesteście grubą rybą, to was to nie interesuje. My, na przykład ja, taki mietek, muszę sobie po prostu ponarzekać tutaj. Przepraszam, nie lubię narzekać, ale to jest rzecz, która mnie wkurwia niesamowicie w naszym kraju. Niemniej jednak, dlatego wam o tym mówię, nie żeby się tutaj popłagać zaraz, tylko mówię o tym, że konkretne dane do kontaktu z tą osobą przydadzą wam się później, jeżeli będzie dochodziło do jakiejś windykacji. Firma musi mieć dostęp do tych danych i warto jest te dane weryfikować, no bo możecie wpaść na taką firmę, piękną spółkę, z którą ja miałem do czynienia, że nie ma nikogo w zarządzie. No jak w naszym kraju nie ma nikogo w zarządzie, a przypominam, żeby założyć spółkę, musimy ją z kimś założyć, z ludźmi, i złożyć odpowiednie pisma w sądzie, to w sądzie nie umieli znaleźć, kto reprezentuje tą spółkę. No i tam się dzieją cuda, dlatego dokładne numery telefonów weryfikujmy, czy ten telefon należy do kogoś, konkretne maile też to weryfikujmy i podpisujmy, do kogo te telefony należą, z imienia, z nazwiska, i jeżeli są możliwości, to jeszcze kolejne dane typu różnego weryfikacyjnego i sprawdzajmy to. Zakres poprawek to jest, słuchajcie, mityczna rzecz. Ja do tej pory nie wiem, w jaki sposób do tego podchodzić i podchodzę do tego bardzo indywidualnie. Napiszcie, jak u was to wygląda. Znam ludzi, którzy na przykład już w cenie mają uwzględnione jakieś poprawki i robią sobie taki margines błędu typu dodam sobie tam 5 stówek, żeby później w razie czego poprawiać, i dobrze to wygląda przed klientem, że nie chcemy od niego dodatkowych rzeczy w sensie finansowych. Mamy też liczenie, na przykład 10% kwoty musisz zapłacić, jeżeli mam zrobić jedną poprawkę, a na przykład dwie poprawki masz w cenie. Różne są schematy, różne są działania. Napiszcie, jak u was to wygląda. Ja zazwyczaj korzystałem z takiego zakresu, powiedzmy, 3 poprawek w cenie, a następne już faktycznie dogadywałem się, no bo jednak jest to nasz czas, który musimy poświęcić, a często jest tak, że klienci mogą wam powiedzieć: wszystko jest do dupy, musimy wymienić. No i co zrobić wtedy? No właśnie, co zrobić wtedy? Akceptowanie załączników. W pierwszej jakby umowie, w sensie w tej najważniejszej, powinniśmy mieć zapis o tym, że jeżeli ktoś podpisuje tę umowę, to też akceptuje załączniki dołączone do tej umowy. A co w tych załącznikach? Ja, słuchajcie, bardzo lubię wrzucać w załączniki scenariusze, kosztorysy, dane na przykład osób kontaktowych, które będą na planie, statystów,
po to, żebyśmy mieli wszystko wyciągnięte ładnie, osobno i ładnie posegregowane. Oczywiście każdy załącznik podpisujemy. Raz taka sytuacja miała miejsce, że uratował mnie trochę ten załącznik, bo miałem zespół, którego management dostał umowę, spisaliśmy w pierwszym załączniku, to był dokładny scenariusz z podaniem timerów, słuchajcie, czyli od 002 do 006 będzie taka dokładna scena, był storyboard, było wszystko, a później management stwierdził: nie podoba nam się. Czemu to takie jest? No, a ja powiedziałem, nie podoba się, no to trudno, bo żeście spisali umowę. Nie no, taki dodwarz jeszcze nie byłem, bo mi prawo jajko nie dorosło wtedy do końca, ale jakby wiecie, o co chodzi. Mamy jakąś podstawę w postaci białego papieru albo żółtego, na której możemy bazować. Określenie zakresu praw autorskich, ja tutaj nie powiem nic wam, co was wyedukuje, bo nie chcę ruszać tego tematu, tylko dlatego, bo będę ten temat ruszał z kimś doświadczonym, tylko muszę znaleźć taką wygadaną osobę jak ja, która po prostu w prosty sposób wam to wyośli. Ale pamiętajcie o tym, że możemy praw autorskich się zrzekać, albo nie musimy się ich zrzekać, wynika to później też z różnicy finansowej dla nas. Poczytajcie sobie o tym i też pamiętamy o tym, żeby jakby dawać komuś prawa autorskie w określeniu też dystrybucji, czyli na przykład daję prawa autorskie, dogaduję się jakoś z prawami autorskimi, ale na umowie wiem i przez to też wiem, że moje filmy będą tylko puszczane w internecie, a nie nagle na przykład ktoś będzie na nich trzepał kasiurę puszczając je na Netflixie na przykład, tak? Więc tutaj sorry. Ale też wy piszcie w komentarzach, jak już macie jakieś doświadczenia, one są na wagę złota na pewno. Zgody na wizerunek, ja jestem osobą, która bierze to na swoje barki i mam to sobie tam, gdzie powinienem to mieć, w moich teczkach. W archiwum X, Szymon. Chałupki. I śpię sobie spokojnie, biorę od każdego zgodę, ja niżej podpisany, dostałem, nie dostałem kwoty, bla, 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 wszystko mam rozpisane i ja to biorę na swoje barki i polecam wam również tą metodę, bo gdy dajemy to komuś, na przykład zleceniodawcy, to no nie mamy tej świadomości. Z drugiej strony mamy to głęboko w dupie, bo jak ktoś będzie uderzał, to będzie uderzał do niego, a nie do nas. Ale wiecie, ja uważam, że są dwie takie szkoły, korzystam z tej drugiej szkoły, czyli biorę to na swoje barki i polecam wam również tą metodę. Warto jest to uwzględniać w umowie, kto za to odpowiada i na przykład czy będzie to w załączniku, czy na przykład będzie to dosłane gdzieś właśnie na maila na przykład, czy coś w tym stylu, żeby każda ze stron miała potwierdzenie i było wszystko klarowne. Określenie kwoty netto i brutto, słuchajcie, żyjemy w kraju, w którym 70% osób nie wie, że płaci VAT, twierdzą, że nie płacą, a jak kupują bułkę, to co, to nie płacą? Przecież płacą, dlatego nie zdziwcie się, jak, znaczy to jest normalne, że trochę nie kumamy netto, brutto, już nie wspominam o ZUS-ie i innych tam dochodowych, więc piszemy kwotę netto, kwotę brutto, skąd ona się wzięła i co najważniejsze do tego w nawiasach piszemy słownie i w słownie piszemy tą kwotę, żeby ktoś później nie zarzucił nam, że ale Jurzek nie umiał czytać. No to trudno, ale cyfry chyba potrafisz ogarnąć od 1 do 10. Także to są fajne jakby takie rzeczy, które warto mieć, warto też dopisywać skąd się biorze na przykład brutto, skąd jest wyliczone netto, tak żeby być spokojnym po prostu. Zaliczka czy zadatek? W tym roku wysyp, słuchajcie, ziomeczków z branży, głównie weselnej, w której powiedzieli oni: nie, nie dam ci zaliczki, para młoda, nie ma, bo ja jestem stratny, ja muszę przeżyć, muszę se chlebek kupić. No jesteśmy, słuchajcie, dobrami luksusowymi. Bez naszych usług ludzie przeżyją na rynku i kilku takich ludzi się znalazło, którzy zepsuli po prostu swoją dobrą markę, na którą pracowali latami, żeby tam zostało im w kapsie 300-400 zł, bo zaliczka jest zwrotna. I jestem po stronie tych par młodych mimo wszystko, bo nie wyobrażam sobie, słuchajcie, planować tak niesamowitej uroczystości, słuchać rzędzenia teściowych, słuchać rzędzenia naszej przyszłej małżonki czy żony, nie wiem jak to się tam mówi, i po prostu cały czas coś przekładanie i niewiadome i tak dalej, i jeszcze, słuchajcie, taki operator mówi, że on na mnie zwróci tych 300-400 zł, no. Więc zaliczka zwrotna i tak dalej, jest też zadatek już nie jest zwrotny, ale tam dochodzą różne rzeczy. Ja nie jestem na tyle kozakiem w prawie, więc nie powiem o tym tak konkretnie. Możecie poczytać sobie w internecie. Na pewno do zadatku musimy spełniać troszeczkę inne kryteria niż do zaliczki.
No i nie mówię o tym, bo ja nie bazuję już na zaliczkach od kilku lat. Generalnie pracuję z dobrymi kontrahentami i nie muszę się bawić w takie rzeczy, a tym bardziej w działalności firmy to trzeba załatwiać do 15 dnia miesiąca, bla, bla, bla. Im mniej takich rzeczy, tym mogę szybciej pracować i kreatywniej, dlatego tak to wygląda. Ale wam polecam, jak macie kogoś takiego lewego, to warto jest skorzystać z tej opcji. I ostatni podpunkt, forma rozliczenia się, czyli jak będzie sfinalizowane to wszystko. Wielu z osobników, z którymi się spotkałem, nie mają świadomości, że to, że mamy umowę, to jeszcze nic nie oznacza, bo musimy to jakoś sfinalizować i tutaj przychodzi inne określenie, czyli na przykład rachunek do umowy o dzieło, generalnie rachunek, albo na przykład właśnie faktura, no to warto jest zapisać w umowie i w jaki sposób to będzie jakby sfinalizowane, bo sama umowa, którą sobie zawrzecie, nie jest jakby podkładką do wypłacenia pieniędzy, bo później na przykład nie dostaniecie pod koniec PIT-u 19 albo 36, nie pamiętam, a to są istotne rzeczy później, żeby nie było puk puk, witam serdecznie z tej strony Ilona, papiery na stół jademy, Grażyna wyciągaj kamerę. Słuchajcie, wszystkiego dobrego, nie urwijcie sobie ręców i nie urwajcie sobie siura. Się widzimy oczywiście w następnym, kolejnym dniu przed Sylwestrem i co? No, na spokojnie, słuchajcie, na spokojnie do końca roku. Ten rok już dużo nam zepsuł rzeczy, więc niech nie zepsuje nam ręców, gdy będziemy puszczać petardy. No, trzeba dzieją puścić, jak tu nie wolno, no, wychodzić. Dobra. Pa, pa!